Radosław Paczuski, jesteśmy. Radosław Paczuski, jesteśmy po FEN24. Radek, gratuluję, wreszcie dobra walka. No, dziękuję bardzo, Tomek, że tak uważasz. Twoja ocena jest naprawdę dla mnie bardzo ważna, także cieszę się, że uważasz, że to była dobra walka. Ja też tak uważam, fajnie. No cieszę się, bo ostatnio widziałem dobrą walkę w MMA, ale ta w K1 naprawdę była dobra. W czym była trudność z tym przeciwnikiem? Bo bił się od początku do końca, powiedzmy, cały czas stawiał czoła, tak? Nie wycofywał się, nie odstawiał nogi. Czułeś przewagę? Czułeś, że go przełamujesz? W którym momencie w ogóle? No tak jak powiedziałeś, bardzo twardy przeciwnik, też wywodzący się z boksu tajskiego, dlatego troszeczkę było tych klinczy. No twardy zawodnik, jakby też czułem jego siłę, że jest naprawdę silnym zawodnikiem, natomiast okazało się, że jestem silniejszym i po prostu udało mi się go przełamać już tak naprawdę od drugiej rundy, można powiedzieć, że już widziałem na jego twarzy grymas taki, który mówił, że naprawdę już nie chce walczyć, także o to chodzi. Kopnięcie wątroby to był plan na tą walkę, bo było widać, że weszło jedno, weszło drugie, czy ty tak po prostu zadziałałeś instynktownie? Ja też jakby z każdą walką się rozwijam i dorzucam sobie kolejne, jakby do asortymentu kolejne bronie, ja tak na to mówię. Jakby od pewnego czasu dużo też kopię z odwrotnej pozycji lewego midla na wątrobę i jakby na sparingach widzę, że po prostu zawodnicy siadają jakby i mają ciężko wstać, także widzę, że to działa i dlatego też dorzucam to do swoich walk i na pewno teraz będziecie tego dużo więcej widzieli. Jest problem z utrzymaniem wagi u ciebie ewidentnie, było to widać teraz, nie broniłeś pasa, jesteś troszeczkę rozczarowany tym, że ta waga nie chce schodzić, będziesz szedł z wagą w górę, czy jeszcze powalczysz, żeby jednak zostać w tym 8-5, no i gdzieś tu w tle jawi się ten pojedynek, do którego nawołują kibice z Radoszem, tak? Szczerze mówiąc, jakby moja waga na co dzień jest 94 około kilogramy i teraz jest pytanie jakby z kim miałbym walczyć w tej wadze 86, bo jakby, czy tam 85, tak? Bo była propozycja taka, żeby na przykład walczyć z Maxem Bratkowiczem i jakby powiedziałem, że okej, fajnie, no bo to jest fajny pojedynek, Max ma tytuł teraz mistrza DSF-u, jest mistrzem świata amatorskim kickboxingu, także jak najbardziej powiedziałem, że się tego podejmuję i już na tą galę chciałem zrobić tę wagę. Natomiast no to wszystko zależy właśnie od motywacji, od jakiego przeciwnika, jakby, bo też chciałbym już walczyć z takimi przeciwnikami, z którymi coś zyskuję. Jakby. To są zawodnicy, którzy mają jakieś tytuły, są przez jakieś rankingi naprawdę wysoko uplasowani i z takimi zawodnikami chciałbym się mierzyć, dlatego no, po prostu chcę walczyć z najlepszymi. Ale jeśli już to 8,5 czy 8,6, bo jednak ten kilogram może robić różnicę przy tym, co widzieliśmy teraz, że jednak nie byłeś w stanie, powiedzmy, do tej wagi dojść. Myślę, że jest, znaczy u nas jest generalnie tak, że jest to kilogram tolerancji, tak? Czyli jakby waga 85, natomiast ten kilogram tolerancji jest i 86 faktycznie można mieć, czyli jest troszeczkę mniejszy problem ze zrobieniem tej wagi. A co w MMA, jeśli to będzie 8,4? Jeszcze większy problem. Oczywiście pojawia się problem, natomiast myślę, że tutaj pod opieką jakby dobrego dietetyka też jestem pod opieką stałą Unique Diet, to jest jakby katering jakby na najwyższym poziomie i myślę, że nie będzie problemu, żeby zrobić tą wagę, jeżeli będzie taka motywacja, żeby naprawdę zawalczyć z jakimś dobrym zawodnikiem za jakby odpowiednią też kwotę. W tle jest organizacja ACA, w której walczyłeś. Powiedział tutaj moment przed tobą prezes Paweł Jóźwiak, że ilość Paczuskich w organizacji musi się zgadzać. To rozumiem, że ty możesz na przykład zawalczyć w ACA, w MMA, wymienić się Kamil tutaj w organizacji. Co w ogóle myślisz o tym postępku brata, że tutaj przyszedł do organizacji? Ja uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, bo jakby już on ma bardzo dużo doświadczenia w kickboxingu i mimo tylko trzech amatorskich walk, no on cały czas trenuje ze mną, trenuje z Arkiem Wrzoskiem, sparuje z nami, także jest naprawdę już, ja uważam, że ma naprawdę wysoki poziom mimo tak małego doświadczenia ringowego, także no fajnie, że się zdecydował na to, że zawalczy, troszeczkę to zobaczy od innej strony, jak to wygląda. Ja cieszę się, że będę mógł go wspierać na pewno z narożnika i życzę mu jak najlepiej i na pewno pomogę mu tutaj się przygotować tak, żeby wygrał ten pojedynek. On pojechał do Artura Kyszenki do Hiszpanii, ty nie pojechałeś, pojechał Arek Wrzosek, było widać efekty tutaj. No u ciebie też na efekty nie ma co narzekać, tak? Ale zamierzasz współpracować z Kyszenką? Myślę, że na pewno tak. Jakby Artur jest otwarty na współpracę, zaprasza nas serdecznie. Kiedyś nie był moim rywalem, a teraz jakby możemy troszeczkę na innej płaszczyźnie współpracować. On jest jakby, no nie ukrywamy, poziom sportowy, najwyższy światowy, nie ma lepszych zawodników niż Artur Kyszenko, także jak się uczyć, to od najlepszych. No i na pewno chętnie tam do niego pojadę szkolić się.
Czy są jakieś rozmowy a propos twojej kolejnej walki w MMA, na przykład 8 czerwca na ACA? Tak, są takie rozmowy, jakby zobaczymy tutaj, jeszcze się na pewno będę musiał spotkać z włodarzami i porozmawiać oczywiście z Pławem Jóźwiakiem, jak on to widzi, no ale tak jak wspomnieliście wcześniej, będzie walczył mój brat Kamil, także być może uda się tak wymienić, że Kamil zawalczy na Fenie, a ja zawalczę po prostu na ACA i wtedy myślę, żeby było najfajniej, bo na pewno dostarczy to dużo też emocji na Fen, bo jakby debiut Kamila uważam, że przyciągnie też bardzo dużo ludzi i przed telewizory i na halę, bo to będzie ciekawe bardzo, także myślę, że może się w ten sposób dogadamy. Od ACA minął miesiąc, przed byłeś kontuzjowany, byłeś na blokadach. Jak się udało teraz przygotować do walki? No to teraz już mogę powiedzieć. Tak, mam rozwalony nadgarstek, natomiast dwie blokady były wzięte przed tym pojedynkiem. Już przed ACA tak naprawdę musiałem blokować tą rękę. Teraz jeszcze musiałem poprawić. Natomiast rokowania są też coraz lepsze, jakby też widać jakieś postępy mimo tych blokad, że ona się chce leczyć. Jestem jakby pod opieką tutaj MML-u, najlepszych lekarzy w Warszawie, także myślę, że mi to wyciągną możliwie szybko i po prostu będę mógł walczyć bez żadnych blokad. Był tutaj Marcin Krakowiak, z którym miałeś się mierzyć na ACA. Zwyciężył dzisiaj, też nie wyszedł oczywiście bez szwanku z tego pojedynku. Myślisz o tym, że to mógłby być następny rywal w MMA? Szczerze mówiąc, nie myślałem o tym. To już jakby zależy od włodarzy ACA, z kim oni będą chcieli mnie zestawić. Ja jestem zawodnikiem, podejmuję rękawice po prostu. A kiedy obrona pasa tutaj w Fenie, już było coś dzisiaj, była jakaś wymiana zdań z prezesem? Jeszcze nie rozmawialiśmy, jeszcze nie mieliśmy okazji, także na spokojnie myślę, że jutro sobie siądziemy może gdzieś przy kawce i porozmawiamy o tym, jakie są dalsze plany, jeżeli chodzi o organizację FEN. No a tak jak wspomniałem, jeżeli miałaby być to obrona pasa, to z jakimś dobrym zawodnikiem wysokiej klasy, z którym można coś po prostu zyskać. Dziękujemy. Gratulujemy. Dziękuję bardzo.